Witam Państwa bardzo serdecznie w tym pandemicznym, albo ktoś mógłby powiedzieć postpandemicznym, albo prepandemicznym piątku. Drodzy Państwo, piątek, piątunio. Witamy znowu w Bez Spiny po dwutygodniowej przerwie. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze naszych widzów, którzy oceniali jak zwykle jednostronnie i tendencyjnie, co my bardzo lubimy w Bez Spiny, jak zawsze, moją dwutygodniową nieobecność, ale jestem z urlopu, wróciłem żywy, cały i zdrowy. I drodzy Państwo, rozpoczynamy sierpień. Drodzy Państwo, właściwie końcówka sierpnia. Bardzo istotny czas dla polskiej historii, rocznice porozumień sierpniowych, słynnych i tak dalej. No a jak porozumienia sierpniowe, to i TW Bolek, to i pan, przepraszam, odcinam się absolutnie od tego knajackiego teraz stwierdzenia, które mi zapewne narzucono, pan Lech Wałęsa, który twierdzi, że to jest tam jakiś papież, to on pogodął komunizm, grając pewnie w lotto, ale o lotto jeszcze będzie, a właściwie wtedy w dużego lotka, patrząc na te czasy. No i zaczynamy, drodzy Państwo, bo on ma problem, drodzy Państwo. Wieś, w której urodził się Lech Wałęsa, głosowała na Dudę, o czym poinformowały polskie bulwarówki. W rodzinnych stronach Wałęsy głosują na Dudę. Szok, drodzy Państwo. Bardzo sympatyczna pani mówi, dlaczego głosuje na Andrzeja Dudę, no ale znaczy nie powiedziała najważniejszego. Może dlatego, że tam w tej wsi nikt jeszcze w lotto nie wygrała, za komuny Lech Wałęsa wygrywał dość często. No, złośliwi twierdzą, że wygrywał dość często, ponieważ była to forma zapłaty za współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, ale to na pewno nieprawda. Pani Krystyna Janda na pewno miałaby na ten temat coś innego do powiedzenia. I inni legendarni przywódcy tego strajku. No ale przecież nie tylko ten problem ma Lech Wałęsa, ponieważ okazało się, że no jeszcze tam jest inny problem. Okazało się, że ktoś rzucał pomidorami, kiedy po raz pierwszy do tej wsi Lech Wałęsa już jako prezydent przyjechał. Co z tym zrobić? Podpowiedzcie, przysięgam na wszystkie świętości. Nigdy nic podobnego nie miało miejsca. Nigdy nikt w Popowie nie rzucał we mnie niczym, w tym pomidorem. Całkowicie wymyślone następne ohydne kłamstwa, drodzy Państwo, pisownia i interpunkcja oryginalna wpisu Lecha Wałęsy. No właśnie, no dlaczego rzucano pomidorami w Popowie, o czym przypomniały bulwarówki, w tym jeden brukowiec, czyli Onet.pl. Ano, no przypomniano, no bo taka sytuacja podobno miała miejsce, ale już Lech Wałęsa wie, że to jest tak naprawdę, od razu się odcinam, to jest prowokacja profesora Cęckiewicza, prowokacja SB-ków. Skrzywdzono, drodzy Państwo, pana Lecha Wałęsę. Pan Lech Wałęsa może chciałby, że tak powiem, sprawdzić, co na to lewica i jego słynna lewa noga, ci starsi z Państwa pewnie pamiętają. No więc spytajmy, co tam się dzieje na lewicy. Jest nowy zarząd partii Razem, drodzy Państwo, nowy zarząd. No pamiętacie, ten poprzedni, no to się wzbogacił jakieś 200 tysięcy złotych w związku z tym, że zasiadał w tym zarządzie. I o kogo zadba lewica? Pytamy w Bez Spiny. Odpowiadają politycy lewicy i prawicy. Lewica zagwarantuje państwu dobre życie. Lewica rzeczywiście dba o to, żeby ludziom żyło się lepiej, ale przede wszystkim ludziom, którzy są z tą lewicą związani, patrząc na wypłaty po 200 tysięcy złotych dla członków Zarządu Krajowego Partii Razem. Myślę, że akurat te osoby, które dostały od partii walczącej o prawa i przywileje dla i wsparcie dla najuboższych, są zdecydowanie szczęśliwsi, niż gdyby tych 200 tysięcy od partii swojej nie dostali. Drodzy Państwo, światełko w tunelu, drodzy Państwo, no przede wszystkim świetlana przyszłość, tak? I nie chodzi już o słońce Peru Donalda Tuska, bo o nim za chwilę, ale o tym, że pani Zimmermann to tak zasadniczo, jak mówiła, że lewica zapewni wszystkim dostatek, to tak się troszkę uśmiechała. Kiedyś Edward Gierek mówił, żeby Polakom żyło się, drodzy Państwo, lepiej, a kraj się bogacił. No bogacą się ci, którzy się mają bogacić, ale drodzy Państwo, wywołałem tutaj słońce Peru. No nasz najważniejszy przecież i jedyny taki polityk, który osiągnął taki wielki sukces za granicą, proszę mnie naprawdę nie atakować, ja się tylko troszeczkę uśmiecham, no ma pewien problem, ponieważ okazało się, że nie za bardzo lubi Rafała Trzaskowskiego. Dlaczego nie lubi Rafała Trzaskowskiego? O tym jeszcze będzie w tym programie i w kolejnych, i były te programy jeszcze wcześniej. Natomiast no pytamy, czy Donald Tusk jest stabilny emocjonalnie. No, dlaczego go pytamy, no to posłuchajmy jego słowa, właściwie odczytajmy jego wpis na Twitterze.
Jest złudzeniem, że utrzymamy emocjonalną mobilizację milionów ludzi przez tak długi czas. Wyborcy chcą prostych i czytelnych komunikatów. Na kogo mamy się oglądać? Na Ruch czy Platformę, na Trzaskowskiego, Borysa Budkę czy może Szymona Hołownię? Kiedyś Dominika Wielowiejska napisała: Donek, musisz, wróć, wracaj, ratuj. No tylko tak, najpierw przyjechał na tej łysej kobyle, przepraszam, odcinam się oczywiście, na tym białym koniu tuż przed wyborami do Europarlamentu. Okazało się, że ten przyjazd skończył się kilkoma tysiącami ludzi na ulicy w Warszawie w marszu, nie wiem czego, no poparcia Donalda Tuska, nic z tych wyborów nie wyszło. Potem przyszły kolejne wybory i również przyjechał, już mu nawet mówili: Donek, słuchaj, wiesz co, a ty nie jedziesz na jakiś urlop czy coś, może byś gdzieś wyjechał? Nie, ja przyjadę, wam pomogę w wyborach. Nie, nie, Donek, słuchaj, to jest taka sytuacja, wiesz, no trudna jest sytuacja. I teraz Donald Tusk postanowił, no bo słuchajcie, drodzy państwo, siedzicie w tej Brukseli, tak? Po tych muzeach chodzicie, bo on podobno jest, bardzo lubi sztukę wysoką. Dostajecie kilkadziesiąt tysięcy złotych właściwie za nic, za to, że się jest. Jak to kiedyś napisał Jerzy Kosiński, wystarczy być. No i co? No to w końcu siedzi człowiek na tym Twitterze i wypisuje to czy tamto. Ja to wiem z doświadczenia, no natomiast takiej kasy nie przytulam jak Donald Tusk. Natomiast no teraz jest pytanie, czy on teraz będzie chciał wesprzeć ten Ruch, Porozumienie, Platformę, nie wiem jak to się będzie teraz nazywało, Rafała Trzaskowskiego. No cóż, widać, że jest dość sceptyczny. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, no ale o tym, że się jest zarobionym, nie można powiedzieć o Rafale Trzaskowskim, bo on zasadniczo zawsze jest na balu i zawsze na jakimś urlopie. Może do tego nawiązywał Donald Tusk, nie wiem, ale są, drodzy państwo, większe dramaty, dużo większe, w ogóle bez porównania większe, i to są dramaty, które akurat ten dramat właściwie, który dotknął Patryka Wege, to taki reżyser. Ja pana widziałem we wszystkich filmach, i w polskich, i amerykańskich, i zagranicznych, i innych. Czy Patryk Wega przeszedł samochodową traumę, o czym donosiły bulwarówki? Zobaczmy. No tak. Ojej, panie Patryk Wega, czy ten samochód skarbówka kas panu zarekwirowała? No cóż, okazało się, drodzy państwo, że pan Patryk Wega stracił furę za jakieś 2,5 miliona złotych, bo okazało się, że tam jakieś, no, są wały, są jakieś przekręty ze sprowadzeniem tam z tego samochodu czy coś. My się odcinamy od tego państwa totalitarnego, które tak wielkiemu twórcy, tak wielkiej kulturze odbiera furę za 2,5 miliona złotych. No i pytamy, czy przyszedł samochodowy traumę. Zapewne, no ale trzeba zapytać, dlaczego Wedze zabrali samochód. I tu kolejne, kolejne doniesienie w tej sprawie prasowe. Wega musi jeździć najtańszym Ferrari, drodzy państwo. Tak, do tego doszło, żeby tak wybitny twórca nie jeździł furą za 2,5 miliona złotych, tylko się musiał przesiąść do samochodu. Panie, to maluch jest jakiś. Gdzie maluch? Maluch to ma teraz swoją wartość. Tak, DU też, chciałem powiedzieć, też ma swoją wartość. Odcinam się od marek, ale drodzy państwo, dramat. Siedzicie w furze za 2,5 bani i jeździcie za milionem. Przecież on narobił tych filmów, bo on tam średnio co 3 tygodnie wypuszcza jakiś film. Pandemia mu teraz przeszkodziła. Pisze o tych przekrętach, o tych wałach, o tych, no, absolutnie dziwacznych sytuacjach, a jeszcze się nie nauczył, jak, że tak powiem, zachamęcić taki majątek. No, ale drodzy państwo, są tacy, którzy go rozumieją, którzy wszelkie możliwe przekręty łapią w lot i są ciut mądrzejsi niż Patryk Wega, chociaż filmów nie robią, ale kino jest, jak to mówią, i to jest pan Gawłowski Stasiu, to taki kiedyś skarbnik Platformy Obywatelskiej. Gawłowski ręczy za burmistrza Polic. Władek to ofiara nagonki PiS. No, burmistrz Polic, tam są przekręty różne, CBA, prokuratura i tak dalej, ale kto się ma na tym znać lepiej niż Stasiu Gawłowski, który za niego ręczy? Władek, Bodzio, Stachu, to takie ksywy, drodzy państwo, ale nie z kryminału, tylko rzeczywiście z zachodniopomorskiego i z pomorskiego. To są takie rejony, w których takich Władków, Stachów i innych, no, również pan Nowak, chociaż on bardziej z Pomorza Gdańskiego niż z zachodniopomorskiego. No więc pytamy, czy rzeczywiście Stanisław Gawłowski zaręczy w takim razie za Patryka Wegę, bo on zasadniczo ręczy za każdego, kto mu się tylko nawinie, a na winie również się zna, o czym słynne historie chorwackie, słynne apartamenty, potem zatrzymanie przez CBA.
CBA, areszt, no tego biednego Stacha Gawłowskiego, od którego się absolutnie nie odcinamy. Niech nam żyje 100 lat i niech nam długo robi, że tak powiem, content do bez spiny. Tak to, drodzy państwo, bywa, ale są tacy, którzy na tym postpandemicznym, że tak powiem, bałaganie, no lśnią, właśnie na tle tego postpandemicznego bałaganu i tego wszystkiego, lśnią niczym gwiazdy, niczym, że tak powiem, odblaskowe płyty CD zawieszone w samochodach, i jest taką osobą były już minister Szumowski. I pytamy, dlaczego Szumowski zawstydził instagramerki, drodzy państwo, czyli te wszystkie panie, które tam sobie robią zdjęcia mniej lub bardziej roznegliżowane na tak zwanym Insta. No i mamy zdjęcie Super Ekspresu. Opóźniają zamknięcie granic, by Szumowski mógł wrócić z wakacji. Pan minister Szumowski, legenda polskiej walki z koronawirusem, no już nie jest panem ministrem, bo stwierdził, że ma tego całego hejtu dość z Gazety Wyborczej i on zasadniczo wyjeżdża. No to jak wyjechał, to podobno na Wyspy Kanaryjskie. Nie wiem, ładnie, ciepło, piaseczek i tak dalej. No i pytamy, drodzy państwo, no tam zrobiono mu zdjęcie. I tak, są te instagramerki. Narozbiera się dziewczyna jedna z drugą. Tęczę założy, koziorożca założy na to zdjęcie, a tu nic, drodzy państwo. Parasolka też nic, czarna. Słynny protest. Zawieszak, nic. A wyjdzie Szumowski, ktoś mu palnie zdjęcie i cała Polska o tym mówi, a to podpowiedziała mi nasza koleżanka redakcyjna Dorota, która właśnie zwróciła na to uwagę, więc i my zwróciliśmy uwagę, dlaczego Szumowski zawstydził instagramerki. No, takiego fejmu jak minister Szumowski to chyba ostatnio nikt nie miał. Ale, drodzy państwo, pandemia to też wielkie dramaty i tutaj takie wielkie, i z tego się oczywiście nie śmiejemy, ale mniejszej o tym pan Karolak to taki aktor komediowy, no niech będzie aktor, posłuchajmy go, jego dramat. Właśnie doświadczyłem wyproszenia ze sklepu IKEA, dlatego że nie zasłaniałem maseczką ust i nosa, mimo że mam badania z krwi, że wszystko jest w porządku, no bo egzystuje na planach filmowych. Właściwie to ja powinienem policję, ponieważ bezpodstawnie mnie usunięto ze sklepu, ponieważ zakrywanie maseczek i nosa jest, jak wiadomo, sprzeczne z konstytucją i jest zaleceniem. Poza tym jestem człowiekiem, który jednak dba o własne zdrowie i właśnie to bym się chyba prędzej od ochroniarza zaraził. Nie tylko wybitny aktor, ale przede wszystkim wybitny konstytucjonalista. Bo przecież wie, że zakrywanie maseczek nie jest wpisane do konstytucji, a powinno być, prawda? I wtedy nie byłoby wątpliwości, dlaczego pan Karolak boi się ochroniarza z IKEA. No wielki pan, ale tak co, segment se poszedł kupić, czy co, że się tak przestraszył, zasadniczo w maseczce nie wszedł, a powinien, no więc go po prostu wyproszono. I to jest skandal, to jest atak na wielką polską kulturę, taką wielką przez duże W, te wszystkie komedie romantyczne, w których zagrał pan Karolak i w których zapewnie zagra, bo w niczym poważniejszym go nigdy nie widziałem, no to zapewne autorzy tych komedii pewnie, no może wsadzą do scenariusza taki dramat, mały dramat w IKEA. Egzystuje na planach filmowych, powiedział pan Karolak, i nic dodać, nic ująć, ale są, drodzy państwo, tacy, którzy potrafią walczyć z koronawirusem, i to jak? I to w ping-ponga, drodzy państwo, bo, no i zaraz zadamy pytanie, ale zobaczmy, to pan były marszałek Senatu Karczewski, oczywiście senator Prawa i Sprawiedliwości, z nowym szefem NFZ-u walczył z koronawirusem. Zobaczmy jak. Jest. No i taki Karolak napatrzy się na ten film, posłucha naszego premiera, który mówi, że koronawirus jest w odwrocie. No i co on miał zrobić? No to wiadomo, że idzie w tej maseczce, drodzy państwo, do tej nieszczęsnej IKEA i tam robi awanturę z ochroniarzami. Z drugiej strony pan Karczewski, senator, odkąd nie ma nic do roboty w Senacie, bo tak to zrobili, że przegrali wybory do Senatu, no to ma dużo czasu, w związku z powyższym gra w ping-ponga. Ja nie wiem jak państwo, ale ja to się czuję całkowicie spokojnie, absolutnie jestem przekonany o tym, że nic kompletnie mi nie grozi. Skoro pan Karczewski z nowym szefem NFZ-u mają tyle czasu, żeby zagrać w ping-ponga, no to nie ma o czym mówić. Nie ma żadnego koronawirusa, nie ma żadnego zagrożenia. Maskę sobie na łeb za chwilę ubiorę. Odetnę się, drodzy państwo, od tego i spróbujemy się zastanowić, ale to już w drugiej części, gdzie idziemy i dokąd zmierzamy, jak to się, drodzy państwo, mówi, a pewnie zaczniemy od naszej ulubienicy, pani prezydent pewnego miasta. Jakiego? Nie powiemy, nie przyznamy się i widzimy się po króciutkiej przerwie.
państwo, wakacje wakacjami, wakacje się właśnie kończą, dzieci dalej nie wiedzą, czy będą chodzić do szkoły, jak będą chodzić, z kim będą chodzić i kogo potem zarażą, ale drodzy państwo, byli tacy bojownicy o wolność i demokrację w Polsce, czyli prezydenci wielkich polskich miast, no tacy jak pani prezydent Dulkiewicz, prezydent Gdańska, prezydent Rafał Trzaskowski. I wakacje to też taki no czas, kiedy rodzą się sympatie, więzi, wakacyjna miłość, kiedy człowiek chce dać drugiej osobie buziaka, chce przytulić. I drodzy państwo, pani prezydent Dulkiewicz obskoczyła niemal wszystkich swoich kolegów i koleżanki, innych prezydentów, no obskoczyła wakacyjnie, z każdym sobie zrobiła zdjęcie, również z takimi ważnymi prezydentami jak Rafał Trzaskowski. No i zobaczmy, o właśnie, tutaj pani Aleksandra Dulkiewicz z panem prezydentem Sopotu Karnowskim. Ani wiatr, ani deszcz na mnie straszne, ani inne przeszkody. Cudnie mieszkać, żyć i pracować nad morzem. Samorządy dla Polski. Tutaj oczywiście są złośliwi, od których ja się absolutnie odcinam. Tutaj teraz w momencie macham nożyczkami, ponieważ Magdalenka, nasza koleżanka z Twittera: pani prezydent, do rządzenia się nie nadaje, jest, jak to widać, idealna partyjna przytulanka. No drodzy państwo, absolutnie się od tego odcinamy, docinamy i tak dalej, ale ciężko nie zgodzić się z Magdalenką, że rzeczywiście no tam widać, że love is in the air i że tak powiem pani prezydent Dulkiewicz, a to do pana Jacka Majchrowskiego, prezydenta Krakowa, a to do pana Rafała Trzaskowskiego. No drodzy państwo, bo to jest tak, nie wiem czy wiecie, że kiedy szaleje pożoga, że tak powiem, zamordyzmu, kiedy PiS morduje demokrację LGBT, to ci wszyscy państwo sobie pojechali na urlop i tak bardzo poważnie traktują kwestię rzekomej praworządności, tej tęczowej rewolucji, że dali sobie spokój, dobra, idziemy na wakacje, przytulę się do Olki Dulkiewicz, wszystko będzie w porządku, wszyscy zapomną. Nie zapominają, ponieważ, że tak powiem, jak już jedno jest załamanie, to idzie drugie. Leo Messi chce opuścić Barcelonę, ma już dość tego cyrku, ma już dość tego, że dostali batę od Niemców. O, przepraszam, jakich Niemców? Odcinam się między innymi od Roberta Lewandowskiego, od Bayern Monachium, odchodzi. No ale to odejście no wywołało potężną burzę. Wiecie, że środowiska związane mniej lub bardziej z Platformą Obywatelską zawsze uwielbiają haratać w gałę i to jest najważniejsze. Więc pytamy, czy Leo Messi zastąpi prezesa Kaczyńskiego? No i zobaczmy te porażające wpisy twitterowe. Tomasz Lis, drodzy państwo, jak mało kto zna się na piłce nożnej, skoro Messi odchodzi z Barcelony, to może Kaczyński odejdzie z PiS? Tak tylko pytam, pyta Tomasz Lis. Drodzy państwo, no Tomasz Lis ma to do siebie, że na piłce nożnej się zna, natomiast na polskiej polityce to tak średnio, ponieważ tam średnio co dwa tygodnie jest okładka typu koniec PiSu, typu Kaczyński się już skończył. Kaczyński ma się dobrze, Tomasz Lis trochę gorzej, ale życzymy zdrowia panu Tomaszowi Lisowi, no bo cóż innego w tej sprawie powiedzieć. Dość śmiesznie na odejście Leo Messiego zareagowała moja ukochana, i drodzy państwo, proszę nie rzucać butami, szklankami, pomidorami jak w Lecha Wałęsę, moja ukochana Krakowia, która też popełniła na Twitterze pewien wpis: nie jesteśmy zainteresowani pozyskaniem Leo Messiego, przestańcie już dzwonić, napisali opiekunowie, że tak powiem, mediów społecznościowych Krakowi. No cóż zrobić, trochę tak, nie ma Donka, no bo on zawsze haratał w gałę, połowę tak, Sławek Nowak, który z nim haratał w gałę, siedzi, Gawłowski, który nie wiem czy haratał w gałę, bo chyba nie dałby rady, ale również siedział i pewnie siedzieć będzie. Neumanny i inni wszyscy siedzą. Dream Team zamknięto po prostu w kryminale. Może się zlituje, że tak powiem, Jarosław Kaczyński, może część tych ludzi wypuści. Wróć, co ja gadam, przecież to nie Jarosław Kaczyński zamyka ludzi w więzieniach w Polsce, czy trafia, nie trafia się do aresztu. Ale niektórzy nie mogą presji wytrzymać i na przykład taka Katarzyna Lubnauer, zamiast wrócić do szkoły i uczyć dzieci od 1 września, bo ona podobno uczycielka z zawodu jest, to ona się kłóci w TVP Info, a im bardziej się kłóci, tym mniej rozumiemy, o co chodzi. W każdym razie posłuchajmy. Nie wygra się żadnej bitwy ani wojny armią, która nie ma żadnej taktyki i nie ma dowództwa. I tak wygląda mniej więcej sytuacja Koalicji Obywatelskiej. Bez programu, którego do tej pory nie ma, i bez przywódcy, który by się naturalnie... Przepraszam, się, ale pani poseł, wytrzyma pani? Obiecała pani, że pani wytrzyma. Tak, pod warunkiem, że pani będzie kłamał. Nie udało się. A jeżeli pan nie będzie kłamał, to ja nie będę. Mamy program, każdy może się z nim zapoznać. Uważałem, że pani kłamała, również pani nie przerywałem. Gdy pani mogła na taką konwencję pójść... Który fragment był moim... Gdy
gdyby pani mogła zdecydować. Pani Lubnauer zachowywała się trochę jak nauczycielka, która mówi: siadaj dwuja, Duda, siadaj dwuja, bo to poseł Duda, gdybyście państwo nie wiedzieli. I pytamy, czy Katarzyna Lubnauer umie wytrzymać. Ja, drodzy państwo, popełniłem to i przesłuchałem całego tego programu. My tego państwu nie zrobimy, nie puścimy całego programu. I tak mniej więcej jak w tych kilkudziesięciu sekundach, które państwo przed chwilą słuchali w tym materiale filmowym, to cała rozmowa tak wyglądała. Ale, drodzy państwo, to jest rozmowa przełomowa przede wszystkim, bo my tu ha, 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 pani Katarzyna Lubnauer się wykłóca jak przekupa, że tak powiem, z panem Dudą. W ogóle nie o to chodzi. Wy państwo nie zauważyli najważniejszej rzeczy, której szukamy bezskutecznie od kilku lat. Pani Katarzyna Lubnauer powiedziała: niech pan przeczyta, mamy program. Drodzy państwo, mają program. I nie chodzi, mamy program w telewizorze, jesteśmy z panem bardzo obiektywnym redaktorem Kłeczkiem. Absolutnie nie. Mamy program polityczny. Ja już nie wiem, który, ponieważ Katarzyna Lubnauer bardzo często zmienia liderów i partię. Wysiudali tego bidnego Petru Swetru z panią Szoling-Wielgus i z panią Pichowicz. Gdzie te panie są dzisiaj w polityce? No różnie są, ale pani Katarzyna Lubnauer wytrzymać umie? Umi, jakby ktoś spytał, nie wiemy, ale idziemy, drodzy państwo, dalej, ponieważ na Białorusi dzieją rzeczy bardzo, bardzo poważne, bardzo, bardzo niepokojące i z tego absolutnie się nie śmiejemy. Natomiast, drodzy państwo, jest dwóch muszkieterów, Flippy Flap, głupi, głupsze, przepraszam, odcinam się. Jest to poseł Joński i jego wielki przyjaciel, pan poseł Szczerba. I dzięki panu posłowi Szczerbie, nie wiem, czy wiecie, drodzy państwo, pan poseł Szczerba, on uratuje Białoruś od tego zamordyzmu, od tego wszystkiego. Próbuje 5 lat w Polsce, nie wyszło. I pan poseł Szczerba już nie buja się po, że tak powiem, Krynicy. To słynna akcja sprzed kilku lat, jak pan poseł Szczerba się awanturował po ubikacjach. Podobno. Znaczy, oczywiście od tego odcinamy. To jest bardzo poważny pan poseł, który teraz ubrany w zbroję tęczową, znaczy też się odcinam, przepraszam, bo ktoś by mógł złe plotki o panu Szczerbie skojarzyć, ja się to absolutnie w takie rzeczy nie bawię, przepraszam, nie mogę wytrzymać. A więc pan poseł Szczerba pojechał na Białoruś i pan Joński, jego najbliższy przyjaciel, współpracownik, dwóch muszkieterów, którzy walczą o praworządność w Polsce i na świecie, skomentował jego wizytę na Białorusi swojego przyjaciela Szczerby. Ja cieszę się, że poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba tam był, bo faktycznie zresztą był w stałym kontakcie z ministrem spraw zagranicznych, jednym z ministrów spraw zagranicznych, i relacjonował te wszystkie rzeczy, które widział. Miał spotkanie jako jedyny, można polski powiedzieć, parlamentarzysta z Europy z Swietlaną Cichanouską. Był cały czas z nią w kontakcie. Sprowadził drugą do Polski, można powiedzieć, bardzo ważną kobietę, która organizowała tą rewolucję właśnie tam na Białorusi. Więc odegrał bardzo ważną rolę i proszę nie deprecjonować jakby opozycjonistów. Proszę nie deprecjonować opozycjonistów. Mam nadzieję, że pan Michał Szczerba tam na barykadach stoi i tam będzie walczył o wolność Białorusinów. Natomiast no tutaj ma wielkie, wielkie osiągnięcia i dlatego pewnie pojechał na Białoruś, żeby się nie skończyło tak jak z jego kolegą partyjnym, panem Nowakiem, który tak pojechał na Ukrainę, że teraz siedzi w kryminale. No ale jak rozumiem, pan poseł Szczerba jest bardzo mądry, bo państwo tak. Państwo sobie wymyślicie, że on tak pojechał, bo on tak kocha tych Białorusinów i tę wolność. Przecież jest oczywistym, że jeżeli opozycja wygra na Białorusi, usunął tego Łukaszenkę, co zresztą daj Boże, to pan Szczerba będzie pierwszy w kolejce. Dadzą mu jakieś drogi do remontowania, jakieś stocznie do budowania, jakąś robotę, chociaż tam ze stoczniami na Białorusi raczej krucho, więc on już będzie tam w kolejce do tego, że tak powiem, sklepiku i tej budki z piwem, w której będą rozdawane frukty. I o to pewnie chodzi, chociaż absolutnie od tego knajackiego swojego tekstu się odcinam. Wiadomo, że pan Szczerba jak najbardziej na świecie kocha wolność, kocham i rozumiem, jak kiedyś śpiewała słynna polska kapela, ale, drodzy państwo, problemy są nie tylko na opozycji, ale również w Zjednoczonej Prawicy. No dramatyczne słowa, czy umowa koalicyjna prawicy zakończyła swój żywot. No posłuchajmy słynnego, ważnego posła Prawa i Sprawiedliwości. W tej umowie koalicyjnej porozumienie Jarosława Gowina ma dwa resorty. Solidarna Polska ministra Ziobry ma też dwa resorty.
Rozumiem, że jeżeli chcecie zmniejszyć liczbę ministerstw z 21 do 11, czy 12, czy 13, to raczej koalicjanci dwóch ministerstw nie utrzymają. Czy co w zamian? Panie dyrektorze, ta umowa obecna, koalicyjna, kończyła swój żywot w momencie wyborów prezydenckich. Proszę Państwa, pan Sobolewski stwierdził, że umowa koalicyjna skończyła swój żywot na wyborach prezydenckich. To może i koalicja zakończyła swój żywot na tych skądinąd udanych wyborach. No, to jest pytanie do pana Sobolewskiego, ale to tak naprawdę jest pytanie do pana Jarosława Kaczyńskiego. Inna sprawa, że oni się tam naprawdę wszyscy, drodzy państwo, w tej prawicy kochają. Kochają inaczej. Jedni chcą drugich, że tak powiem, poprzeć. Nie, odcinam się, drodzy państwo, bo zaraz dostanę SMS-a, żebym się uspokoił. No kochają się, drodzy państwo, jak pies z kotem. Umowa koalicyjna zakończyła swój żywot. Wybory, daj Boże, już ponad miesiąc temu zostały de facto rozstrzygnięte, druga tura, a tymczasem umowy koalicyjnej nie widać. No ale jak siedzie z Gowinem, a dobra, odcinam się absolutnie. Ale są tacy, których polityka nuży, chociaż może nużą też wybitne dziennikarki, gościnie, że tak powiem, programów i gościn programów jeden sobie usnął. No, zobaczmy ten materiał, bo on jest bardzo znaczący. Zmianie. Czy uznałby pan, że no w zasadzie nie ma lepszej okazji? No, ja nie widzę specjalnych osiągnięć pana ministra. Drodzy państwo, mina pani redaktor Gozdyry była absolutnie bezcenna. Milion dolarów bym zapłacił. Dlaczego Korwin-Mikke zasnął u Gozdyry? Ale drodzy państwo, ja się absolutnie odcinam od jakichś słownych skojarzeń, bo inna sprawa, że jak u jakiejś pani Korwin-Mikke zasypia, to potem natychmiast pojawiają się dzieci. Życzę absolutnie zdrowia i takiej siły panu prezesowi, że tak powiem, szefowi Konfederacji. No usnął u pani Gozdyry, złośliwi, my się absolutnie odcinamy od tego. Mówią, że programy pani Gozdyry są tak nudne, że się zasypia i dlatego ja nie zapraszam do bez spiny żadnych gości, bo przecież jakbym zaczął gadać te swoje kocopały, to, że tak powiem, wszyscy by już dawno. Mam nadzieję, drodzy państwo, że nie śpicie, a pan Korwin-Mikke zasnął dlatego, że program był nieprzygotowany. Powinien pan asystent, pani redaktor Gozdyry pojechać do domu pana Korwina, tam wsypać mu 16 łyżeczek, a właściwie kostek cukru do herbaty. I on by to wypił, co zresztą kiedyś tutaj u nas w studio zrobił, no i by nie zasnął. A tak zasnął i, drodzy państwo, rozpaczliwa sytuacja, że tak powiem, nastała. No dobrze, w takim razie przechodzimy, drodzy państwo, dalej. No i mamy sytuację z panem Piątkowskim. To szybciutko pokażemy. On wyrzucił kuratora, który sprzeciwiał się LGBT, no i został wywalony. Decyzja o odwołaniu łódzkiego kuratora oświaty była rozważana już od dawna i nie miała żadnego związku z jego medialnymi wypowiedziami dotyczącymi LGBT. No, ja napisałem panu ministrowi Piątkowskiemu, że nawet jeśli tak było, to robią to troszkę nieporadnie, bo to nie jest grupa przedszkolna Grzybki, tylko twarda polityka. I dzisiaj pan Dariusz Piątkowski, który średnio lubi LGBT, jest dzisiaj na sztandarach LGBT, ale nie o to chodzi, że tam kogoś zwolniono z pracy, czy nie, ponieważ natychmiast odezwali się lojalni koalicjanci pana Piątkowskiego i tu wpis Solidarnej Polski jest bardzo znaczący. No tak, Solidarna Polska w pełni szanuje prawo naszych koalicjantów do prowadzenia polityki personalnej w resortach, za które odpowiadają. Jednak dymisja łódzkiego kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego, którą media z jego wypowiedzią w telewizji Trwam na temat łączą. Drodzy państwo, no tak to właśnie wygląda, że ja natychmiast zjawił się tak zwany życzliwy i wbił szpilę w plecy właściwie pana Piątkowskiego i koalicjanta, że tak powiem. Ale są gorsze sytuacje. Pan Borys Budka wymyślił, że zrobią w eleganckim hotelu spotkanie partyjne, na których będą dyskutowali, co się źle dzieje, że tak powiem, w państwie Platformy Obywatelskiej. No i tutaj ujawnił to portal Onet. Parlamentarzyści KO wynajęli luksusowy hotel, porozmawiają o podwyżkach. KO, czyli knockout, drodzy państwo, ponieważ my postanowiliśmy przybliżyć państwu, jak ten hotel wygląda. Bo plują, że
luksusowy. Mówią, kłamią, że w luksusach, w jacuzzi, w basenach będą siedzieć, dyskutowali w pięknym zamku, przypuszczam, że post krzyżackim, jeśli nie państwo, to proszę mi poprawić i wpisać w komentarzu, więc pokazaliśmy tę nędzę, proszę państwa, no przecież to jest barak zbity z czterech desek, tu jakaś balia na zewnątrz, łóżka, panie, małe, ściany zagrzybione, gdzie to jakiś tam sadzawka pod tym hotelem stoi, no widzicie państwo, w jakiej biedzie, w jakim niedostatku muszą debatować posłowie Platformy Obywatelskiej. I ostatnia sprawa, wracamy do Białorusi, Tomasz Sommer, najwyższy czas, ruska agentura, ktoś by powiedział, od czego się absolutnie odcinam, napisał, jest też zupełnie oczywiste, że Grodno powinno w przypadku rozpadu Białorusi trafić do Polski, PiS to wie, ale boi się powiedzieć, czy Tomasz Sommer najedzie Białoruś razem z tymi czterema jego kolegami, z którymi piją, z którymi piszą, oczywiście chciałem powiedzieć, i najedzie i na pewno, drodzy państwo, wygra, ale jest odpowiedź na jego tweeta, to już ostatnie zdanie, zdjęcie z rosyjskiej telewizji, która natychmiast wykorzystała tweet pana Sommera i debatowali putinowscy dziennikarze. Z tym państwa zostawiam, ale obiecuję, zrobię wszystko, drodzy państwo, żeby zepsuć wam kolejny piątek i w przyszłym tygodniu obiecuję, że przynajmniej postaram się tu pojawić i z państwem się spotkać. Bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam na dalszy program i dalsze pytania gorące bez telewizji w Polsce.pl.